Jak tu się w ogóle kibicuje w Kielcach? Głośno. To 44. minuta spotkania. Pierwsza bramka. Wygląda bardzo ładnie, z daleka jednak jak już się gra i troszeczkę jednak ona chyba jest nadal niezakorzeniona, troszeczkę się wyrywa, także czasami jak chcesz podejść pod piłkę, to ta murawa troszeczkę się wyrywa, inaczej stopy układasz i są troszeczkę niedokładności, tak jak było widać. Czy pan się musi strasznie nabiegać chyba z tą kamerą? No, piłkarze szybko biegają, więc też muszę. A ile to waży? 200 kg. To jest gimbal generalnie, czyli steadicam, tylko w steadicamie steadicam działa mechanicznie, a to działa na zasadzie silnika. Obraz się czy... Nie, jest okej. Okay. Ile jest warty ten steadicam? Prawie to... Zawsze tu jest tak zimno, czy to prawda, że jak w Kieleckim zawsze jest zimno, tak? Tak, pisz jak w Kieleckim. Tak. Jeszcze raz? Nie, tak nie można. Zimno jak w Kieleckim, jak powiedziała, ale... Mówi się, że wieje jak w Kieleckim. O, mówi się tak. I rzeczywiście tak wieje? Czemu tu jest tak zimno? Bo nie ma grzejników chyba, tak? Czemu w Kielcach jest zimno i mówisz, że... Bo pisz jak w Kieleckim na dworcu. Czym w Kielcach się możemy pochwalić? Stadionem, galerią, nie wiem. Tutaj dużo jest zabytków, tak? Mamy katedrę, tak? Mamy tutaj słynny amfiteatr Kadzielnia. Kadzielnia! Chodzi! Okay. Rubik to klaskał. Klaskał Rubik. Klaskał Rubik, tak, ale to gdzie to było? Chciałem zapytać jeszcze o Leroya. Słyszała pani o nim, że? No oczywiście. Jesteście tu z niego dumni, czy nie? Pewnie, że jesteśmy. No jak to? Szkoletka polskiego rapu. Leroy, tak? To jest stąd, tak, czy nie? Poseł. Tak, poseł. Marzec. Poseł. Marzec. Piotr.
boli to, że znowu jakiś głupi błąd i tracimy bramkę bezsensownie. Zresztą w pierwszej połowie za dużo błędów, trochę nerwowo graliśmy i no i widzisz, strzeliśmy bramkę, a mogliśmy strzelić jeszcze za trzy. Nie będę mówił na temat Murawy nic, bo każdy widział, a ty też nie chce się usprawiedliwiać, bo to, że mieliśmy sytuację i nie wykorzystaliśmy to tylko przez własny brak koncentracji, nie wiem, wykończenia. Porque es cambiado. Somos españoles y tenemos que apoyarnos nosotros, ya que estamos fuera. Tenemos que ser amigos, sí o sí. Nikt nie wygrał, jest remis, więc pozostał taki troszkę z naszej strony niedosyt, ale jak widać, można było, no, mecz był fajny, otwarty i każdy mógł wygrać w każdym momencie. Cieszy bramka, bo na tą pierwszą połowę niestety nie dojechaliśmy. I gdzieś obudziliśmy się po drugiej połowie, szkoda, że tak późno. No, przepraszam, ale musiałem zjeść. No, dobrze. Fajnie.